Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony witam was w kolejnym odcinku z The Binding of Isaac. No i moi drodzy, nadszedł czas chyba na Isaaca. Postać przez nas całkowicie olana. Przede mnie olana, w sumie nie przez nas, bo wy jej nie olewaliście, ale ja ją olałem całkowicie. To z tego powodu, że Isaac, na jakby nie patrzeć, nie zaczyna z żadnym przedmiotem początkowym i jest taki dosyć, no... taki basic, jeżeli chodzi o całkowite granie. Ale może Isaac mnie zadziwi. No na razie nie. Na razie mam amnezję. Świetnie. To jest, rozumiem, na całe piętro. Nie dość, że celar, to jeszcze amnezja. Oczywiście, że tak. Dobrze, że to pierwszy poziom. I Isaac ma w ogóle jedną bombę. Dobrze o tym wiedzieć. Weź, umrzyj. Mięsko, no. O, ty. Co ty mnie tu próbujesz chlasnąć? Och, myślałem, że wleci w niego. Dobra, no ale to już wleciało. Wybuchy cię leczą. Nie wiem. Sojusznik o wyglądzie osoby dziecka z trybu kooperacji. Kumpel z pudełka, to już mieliśmy kiedyś. Jestem w teorii skłonny zaczekać z wzięciem przedmiotu. A nóż może. Może, powtarzam, może. Będziemy w stanie. O, fucking makin. Musiałem dostać. Nie było innej opcji. To było mi pisane. O. W dół tak nie umiem. A jednak umiem. Ale gorzej. Nie umiem podcinanych piłek robić. A. O, dobra. Udało się. Mamy dwie bomby już w tej chwili. Jest boss. Jest El Bosso. Kurwa, te pająki są gorsze od tych na dole pająków. Naprawdę. Pająki to jest dramat. Półtora serca. Jejku, nie wiem, co zrobić z tym, naprawdę, nie wiem. No wybuchy mnie leczą, wybuch mi nic nie da, no, tylko tyle, że sobie się uleczę. No spróbuję bez mask. Nie jest to super mocny boss na szczęście, chociaż jak zespamuję, no to jest problem. Na szczęście, no jeszcze nie jest taki problematyczny w tej chwili przynajmniej. Trzyma z dala ode mnie, będzie git. Nie spamuj, dziadu. Zwykłe muchy dwa razy, duże trzy. Wysoko damage upa, czy Tears upa, no jest to o tyle problematyczne, że on dużo tych minionów spełnuje, tylko tyle. Tak to no nie jest jakimś groźnym bossem. No, husk. Technik. Czarne muchy jeszcze, świetnie. Damage up, to mi się podoba. 1,32 to dużo. I quarter. No i w tej chwili idziemy rolować to wszystko. Quarter to nie jest quarter, to jest piątka. Quarter to jest ćwiartka, 25. Dobra, się mylę. No wybaczcie mi. Idziemy wybaczyć.
Mam w razie czego jeszcze jakieś tam pieniążki, które można było wziąć. Aha. Świetnie. Zubrzenie sprowadzał twoje zdrowie do połowy serca, dostaniesz jedno serce duszy raz na pokój. Speed down. No jedynie co dobre to ten DPS z bossa, tylko. Z jednym sercem, czy my sobie damy radę? Here's up. I can see forever. Black up. Wyjdźmy stąd. I found pills, dobra. Liczę na secret. Jest secret. Jedno serce. Ryzykuję. Dobra, półtora serca. To już jest lepiej. To już jest lepiej. Dobra, tam nie mam już po co iść tak naprawdę. 9 monet. Super secretum może być tylko i wyłącznie przy bossie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Zazwyczaj tam był. No i jest. Czy ja znalazłem? Nie chciałem tego wziąć. Dobra. Nie to na pigułka, tego nie chcę. Jedno. O, dwa klucze szczęście i dwa klucze. Znaczy dusza, przepraszam. Boże, co ja gadam czasem? Nie wiem. Szansa na orbitującego sojusznika, który blokuje strzały po dostaniu obrażenia 12-20 razy. Jaja sobie robicie? Jaja sobie robicie za mnie w tej chwili? Lockdown. Nie chcę tego gówna. Dobra, fajnie nam się to wszystko porobiło. Trochę odzyskaliśmy rzeczy. Nadal Cellar, ale mamy mapę przynajmniej widoczną. 100% szansy na Devil Rooma. Mając moje szczęście, zaraz będzie minus 1. By się was pozbyć. Znaczy ciebie w sumie, nie was. A was to teraz. Dobra. Och, jak jebło. Jebło tnęło mocno. No i pieniążek. Dobra, w teorii możemy też sklep zaliczyć, jakby nie patrzeć. Ach, te selary, ach, te selary, ach, te muchy. Też muchy to jeszcze gorsze pająki. No, świńska skrzynia. Mega świńska skrzynia. No, zabij się. Zabij się, kupo. Jezu, ile nam kluczy rozdają. To jest rozowa szansa na strzał świętej łzy, która tworzy słup światła przy trafieniu. Promień światła zadaje 3 razy twoje obrażenia. Wiedziałem. To liczę na to, że jest szansa. Że jest szansa, zaraz wam powiem co. Pomyślę. Myślę na tym, co chcę powiedzieć. Jest szansa na to, że nam się może pojawi jakiś ranger. Nie wiem, czy nawet może się pojawić ten changer, ale... Wolałem zaryzykować, zanim to wezmę. Teraz już mogę to wziąć. Święta łza, no właśnie, ona jest bardzo pewnie rzadka. Ja wiem, o co chodzi z tym przedmiotem, bo taki słup światła leci, po prostu wiecie. Jak trafimy tą świętą łzą, ale no to nie jest jakoś ambitny przedmiot.
Naprawdę nie jest to ambitny przedmiot. No tak. O właśnie, taki słup światła. O to chodziło. Chociaż wychodzi, może teraz otworzyć drzwi. Okej. Okay. Wiecie, to jest nadal RNG. To jest cholerne RNG i nie wiemy, kiedy tak naprawdę nam się trafi. Dobra, karta. Sojusznik wykonujący twoje polecenia otwiera drzwi w skrzynki, przynosi przedmioty. Radnie ze sklepu. Aha, kradnie. Ej, ciekawe. To może być bardzo ciekawy przedmiot. Powiedziałbym nawet, że bardzo ciekawy. Kradnie ze sklepu. Jeszcze los oczywiście. Esa. Tu nie może być secret room, tu może być secret room zapewne. Pewnie nawet będzie. Nie będzie. A ja tu na dole mógł być? Mógł być tu na dole. Nie wiem, czemu ja tego nie zauważyłem. I kolejne pieniążki. Teorii nie wiem, czy byśmy się nie dostali tutaj do tego. No właśnie. Cztery serca duszy. Dobra, biorę. O, wiecie ile ja się musiałem na wstrzymywać oddechu, żeby to zabić? Nie wyobraźcie sobie. No nie no, dwie? Ty cwaniaczku sobie myślisz. Ej, dobra, no cozy jest spoko akurat. Żebyś dał nam od cholery, jakby nie patrzeć, serduszek. Powiem więcej, jak pokonamy bossa, nawet się pokuszę o sacrifice room. Nawet się pokuszę, a co mi tam? O, pit fake poop. No ale to oczywiście. Weź mi tą pigułkę. A, Rio Wizard. Nie, no musimy chwilę poczekać teraz. Nie mogę z tym grać. Nie mogę. Tak słaba karta. Już, proszę. Chwała buźka. W ogóle krwawi bardzo często. No, Rio Wizard jest chyba przedmiotem, który się kończy czasowo, prawda, czy nie? O, właśnie, kończy się, na szczęście. Dobra, mamy Devil Room. Strzelność, spoko. Stawia na ziemi maść zadającą 6 obrażeń na sekundę. Zobaczymy, czy on kradnie, czy nie kradnie. Kradnie. On to kradnie. No i co, i teraz w teorii nie wziąłem deala z szatanem, czy wziąłem? Wziąłem. Dobra, pokuszę się o sacrifice. Trudno, jedno serduszko psu w dupę. Damy radę. Będę żałował pewnie, ale damy radę. No i się zwróciło. I'm drowsy.
Help down, o nie. Ale lipa. Ale Lipton. Dobra, no przynajmniej już nie weźmiemy tej... tego pilsa, prawda? Sami z siebie. Tak myślałem. Szkoda, że nic nam to nie dało. Szkoda, że nic nam to nie dało. Dobra, tam jest secret room już wzięty, możemy iść niżej. Możemy iść niżej. ...20% na Devil Room, no to nie jest dużo. Kurwa, naprawdę, nawet wy tutaj się znajdujecie. Najgorszy mob dla mnie. Nienawidzę ich. Naprawdę mówię to z pełnym przekonaniem, że nienawidzę tego moba. Goń się, kleszczu. Dobra. Bardzo gówno. Zdechnij. Ło, jak pierdyknęło. Och, jak pierdyknęło. To był fart. To też. Ej, no weźcie. Nie robimy takich rzeczy. Tutaj grzeczni jesteśmy, a wy co? Dobra, kluczyk jest, jest. Ładowane łzy. Nie wiem. Walić bąblami. Muszę się zastanowić, przemyśleć to muszę. Bo się uduszę. Nie wiem, naprawdę nie wiem. To mleko czekoladowe nie jest złe, no bo to po prostu się nadmuchujemy i walimy. Taki pseudo shotgun bym powiedział, nie? Taki wolny shotgun. No właśnie, to jest bardzo wolny shotgun. Już kiedyś do shotguna akurat porównywałem pewną rzecz. To na pudełeczko, aha, pay to win. Ale nie chcę tego. Dobra, weźmy sobie kluczyk. Weźmy kluczyk, no bo w sumie i tak wiele czego będziemy chcieli sobie to pudełeczko użyć jeszcze w jakiś sposób, jeżeli go nie naładujemy. No to co najwyżej. Co najwyżej sobie kupimy bateryjkę, no wiecie, 5 to tam nie jest to majątek. Nawet dla nas. Chociaż my jakoś tak ogólnie mamy bogate te rany. Nie wiem, czy zauważyliście. No już myślałem, że dostałem. Zabić cię muszę, bo się uduszę. Ineska. Nie, wolę pytać fake pop. Tyle pieniędzy, to mi się nie opłaca schylać nawet. Ale się cofnę z tego powodu, iż... Może być secret? Nie ma. No jest tu. No i bomby odzyskane. Tobie dzieciaczku nic dawać nie będę. Ty jesteś słaby. Tu w teorii chyba może być secret. Nie może być secret. No jak po tej prawej stronie. Tu może być secret. Nie może być secret. Tu chyba może, chociaż nie wiem jak z tymi moimi pokojami jest. Chyba może być secret. Dobra, spróbujmy. Nie może być secret. Challenge room nam się chyba odblokował, wcześniej był chyba zamknięty. No.
No naprawdę, Shiro. Ja pierdzielę. Jezu, jaka jestem lama. Angel Room. Daje latanie i obrażenia. Kurde, no latanie. Latanie to jest Serafin, świetnie. Możemy z tą walczyć? Nie możemy. Latanie to jest jednak coś fajnego. Latanie to jest coś. Kurde, faja. Dobra. Grubaski. Okej. Teraz was możemy trochę wykurzyć stamtąd. Dobra, umarły. Jezu, jak to ma zasięg? Zostało mięsko tylko. To jest Sacrifice Room. Ja wam źle cały czas mówię. To jest Sacrifice Room. A to w sumie nie pamiętam, jak się nazywało. Wydawało mi się, że to jest Sacrifice Room. Ale jednak nie. U serca zaryzykuję. Dead Cat. Tylko no, liczba żyć na jeden. Angel Room. Kurwa, naprawdę. Gapi, to jest Gapi. 9 żyć. Trudno. Tutaj bombę chyba już wybuchałem. Tak, wybuchałem tę bombkę. Jestem ciekaw, czy ja nie spartoliłem pod tym względem, że w tym Angel Roomie mogłem w teorii ukraść jedną rzecz, a drugą wziąć. Nie sprawdziłem tego. Być może tak było. Chubi Chubi Chiba. Ej, wiecie co? Powiem wam, że nawet nie są złe te strzały na czele. Na bossy to jest fajne. Czegoś się na Chubi Chubi Chiba. Wow. No ale i Angel Room był. HP up. Mogę mi wchodzić. No właśnie, bo dostanę tylko 16,9%, ale zobaczcie, niecałe. Znaczy, no niecałe, no 16,9%, kurwa, to jest naprawdę bardzo mało. I tutaj, jak już mieliśmy ten Devil Room, to nam się trafiło. To nam się, kurczę, trafiło. A jak tak, to się nie trafia. Jak tak, to nas gra ma w dupie, za przeproszeniem. Kurde szkielety. Pretty Fly, świetnie. Aj, kici w oko, rokokoko. Idziemy dalej. Pyk. Ja se przejdę dookoła. Się nie spieszy. O,
monetki, kasa, świetnie. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem z tym Petrified Spook, powiem szczerze, bo chyba jednak penetrujące strzały byłyby lepsze. Ale... Zobaczymy. Fajnie, jakby nam się znów Gapi trafił. Może na Izaku byśmy nawet szatana zrobili wtedy. Byłaby na pewno szansa. A tak nie wiem. A tak nie jestem pewny. Nienawidzę cię, gnoju. Naprawdę cię nienawidzę. Dobra, co my tu mamy? Jesteś nietykalny, jeśli stoisz nieruchomo przez co najmniej jedną sekundę. Wow! A czy ja mogę strzelać? Nie mogę strzelać. Jakiegoś moba, który atakuje sam z siebie i mamy w sumie Game Breaker. Mamy w sumie Game Breaker wtedy. Nie uważacie? Czy byłoby to śmieszne? Bo ja uważam, że to byłoby przekomiczne. BFF, twoi sojusznicy zadają podwójne obrażenia, tylko szkoda, że ja nie mam sojuszników. Radni. O! Jest szansa, że mu się nie uda. No dobra. O! Dostałem większe procenty. Dobra. O nie, tego nie mogę walić w łubie. Nie wiem, którego walić pierwszego, serio. No bez jajec. O, dobra, siadło. Marka. Porąbane muchy. Co to za porąbane muchy? One anulują ładowanie. O ty w dupę dziadu. Mendo jedna ty. One anulują ładowanie. One nie zadają obrażeń, ale anulują ładowanie. Brak efektu. Lipa. Ojej, wiecie, że nie zauważyłem tej statuły. Dobra. Na szczęście mam już naładowane wszystko. Ale kupek nadal nie widzę. Monetka. No, może być. Niecałe 20%. Raczej nie wyjdzie. Raczej nie wyjdzie. Mimo wszystko, no mam nadzieję, no. Nadzieja umiera ostatnia, nie? Tori może być tu. I wszystkie moje teorie to kant dupy potłuc, za przeproszeniem. O Jezu. Ciebie to nie lubimy.
wydawało, że on wcześniej krew rozprzestrzeniał, jak skakał. Jest Devil Room, ej! Jest Devil Room, ej, zarąbiście. Familiary. To już mniej. To już nie ze zwykłymi łzami. Zadaje 3,5 obrażenia na łzę. Boże niebieskie muchy, gdy strzelasz. To jest fajne. Będziemy mieć conjoined już na maksa. Co ty się rozrobiłeś? Mogłeś ukraść. Aj. Damage nam spadł. Damage nam spadł. Dobrze. On nam serce oddał przynajmniej. Tylko mniejszy damage. Cholera, no. To mi się nie podoba. To mi się nie podoba. Możemy coś kupić jeszcze? Nie możemy. Wari mam jedno serce. Wejdźmy tu. Liczę na Gapiego, ale to ci domożesz. Na siebie. To ty najwyżej. Tu nie może być. Tu nie może być, tu nie może być, tu nie może być. Tu może być. Nie było. Nie było. Jeszcze tu spróbujmy. O, ciekawe miejsce. Ile pieniędzy? Ile pieniędzy? Całe 30 monet. To ten damage, cholerny damage. To mnie najbardziej boli w tej chwili, bo naprawdę damage mamy fatalny. Fatalny damage mamy. Familiary nam mogą zrobić robotę, mamy dodatkowo jeszcze BFF. No z takim damage'em w Necropolis dwójce to będzie śmiesznie. Ja tak uważam. No właśnie, no właśnie. Już się robi nieciekawie. Bo to sam pokój też porąbany jest, ale... No ale to już było bardzo słabawe. Dobra. Dobra, wyłączaj to. Dwie bomby. Co to jest? Jest łóżko. To? Mógł sobie zmienić wygląd, o! Tego to już mam. No, to jest ładne. Ej, no bez jej, wydawało mi się, że tutaj wcześniej kiedyś można było to rozwalać. Na logikę. Chyba, że tu jeszcze coś może być. O, właśnie. Ale łóżko też jakoś mi się wydawało, że coś robiło. Jezu, skipnąłem! Nie! Nie wiedziałem, że to skipuje. No, to świetnie. Bez żeruma, bez niczego. Zarąbiście. Zarąbiście, po prostu świetnie. Eskipowałem sobie jeden, w sumie dwa przedmioty. Plus sklep. Plus secret room. A kurde. No trudno, bo już teraz nic z tym nie zrobię. Nie mam DPS-a, nie mam nic w sumie. Nie wierzę raczej, że uda nam się to wygrać, ale... Cóż. No tak, jeszcze się pierdyknij web. No świetnie. Mucha z Beamstone'em. Join. Mamy naśladowca. Kopiuje efekt jednego z twoich sojuszników. Zadaje ich obrażenia razy dwa.
Mongo Friend. Tyle kasy i dwa sklepy pominąłem. Znaczy jeden sklep pominąłem. To mogłem... Kurwa, no od cholery przedmiot pominąłem. Kiedy teraz uświadamiam, to mnie boli. Świetnie. Jeszcze się Shiro tutaj zabi. Dobra. Okej, drum. Wolę sklep. A to spadać. No to spadać. Sklep. Ja chcę sklep. Ja chcę sklep. Gdzie jest sklep? Taki w sumie run z familiarami, nie? Dawno takiego nie było w sumie. W ogóle chyba takiego nie było nawet. Oczywiście broniłem rękoma i nogami przed tymi familiarami. Jak widać, coś w tym jest. Dobra. Cztery efekty swojego trynkietu co pokój. No nie no. Weź tu człowieku, ogarnij to. Czy to było chore? Nie zauważyłem tego, wiecie? Nie zauważyłem tego, cholera, no. Pyk, 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 jak shotguna. No, w pieniędzy mamy sporo. Nic z nimi zrobić nie możemy. Może jakby mnie ominął jednego z pokoi, to byłoby lepiej. Ale Shir oczywiście minął. Ale Shir oczywiście ominął. Mamy item specjalnie do... do podpierdziania przedmiotów. Biblia. Na latanie w tym pokoju natomiast zabija mamę, serce matki oraz to żyje. Zabija ciebie, jeśli użyjesz na szatanie. Hej. To nam może pomóc. Ona może pomóc pod tym względem. Amnezja, to nie chcę. To nam pod tym względem może pomóc, bo... Tylko sobie najpierw naładuję to. Już wam mówię, o co mi chodzi. W teorii. Nie wiem, czy mamy nawet szansę w tej chwili pokonać matkę. Naprawdę nie wiem, nie jestem pewny. Naprawdę. No nie no, mam trzy serca, niecałe. No chyba nie mamy szansy matki pokonać. Pomogłoby nam to z It Lives i z sercem. Może nie byłoby to głupie, może nie byłoby to głupie. Pomyślę jeszcze. Ciężko mi się te pokoje trafiają, naprawdę. Nawet nie chodzi o przeciwników, tylko chodzi o te wszystkie, wiecie... wszystkie... pułapki. Ja wziąłem amnezję tak w ogóle. Zaraz tego użyję, co jest najgorsze, i będę miał problem. Dobrze? Chodzi o to prędkość. Nie dziękuję. Lipa. Nie podoba mi się ten run. Nie podoba mi się ten run. Jest głupi. Liczyłem na Gapiego, dostałem w sumie nic.
Tu mi nic nie dostałem. Dobra. No, jeszcze serduszko gratisie. Dziękuję. Chyba na pocieszenie. Secret padł. Szkoda, że grid. Szkoda, że grid. Ja bym mógł jakiś lucky rock wypaść z tego. Dobra, to robimy w ten sposób, jak mówiłem. Co prawda zrezygnujemy niestety z... kradnięcia tych przedmiotów, ale... No chyba wolę jednak przejść troszeczkę dalej. Chyba wolę przejść jednak troszeczkę dalej. Halo. The Halo, przepraszam, nie Halo. Dobra. My tu mamy. Secret. Może dwa czerwone serca. Losowe karty. Czy ja tu wrócę? Wrócę tu chyba. Chyba tu wrócę. Lewiatan. To by nam się naprawdę bardzo przydało. Gapi. Kłaczek Gapiego. Rosnąca kula włosu. To by było też fajne. Kurde, same fajne przedmioty są. No ale obrażenia nam się też przydadzą. Dobra. No to tyle nam wystarczy chyba. Czerwone serce. Dobra, pozużywajmy te karty, które są niepotrzebne. Teleportuje się, ukrywa mapę piętra. The Empress. Wyobrażenia fajne. Dobra, trzy losowe karty. Ooo. Rozwoje pozostałe i pick-upy w tym pokoju. Tworzy żebraka. Daj mi żebraka. Judgment. Dobra. Odsłania całą mapę. Sekretny pokój. Mogę jeszcze iść w teorii do... No to w ogóle część się odblokował. Zmniejsza opóźnienie wystrzału lewego oka. Dobra, bierzemy to. Aha, świetnie. A to pół serca nam dało. Dobra. Johnny Cage. Dobra. Wyszło. Teraz strzał z dębowymi łzami. Bezpiecznik pup czy to? Biorę to. Dobra, challenge room zrobiliśmy. Spoczy. No ja bym jednak poszedł do tego pokoju. Dobra. Nie było źle. Dostajemy co prawda obrażenie, ale no i tak wychodzimy lepsi, że tak powiem. Wychodzimy mocniejsi. I teraz run zaczyna naprawdę znów wyglądać spoko. Teleportuje się do pokoju cesarzowa. Ja wziął ten piedestał.
karmy żebraczka, bo on i tak jakby nie patrzeć, tam się monetki już nie przydadzą. To jeszcze powiem za chwilę, bo chyba zrobię jeszcze jeden myk, co prawda przedłużę nam tu rozgrywkę znów po raz kolejny. Po pierwsze, brakuje nam jednego gapiego do gapisetu. Po drugie, będę chciał chyba, jeżeli mi starczy oczywiście tego, znów się teleportować do sekretu. Świetnie jesteś, kurwa, geniusz złej rozsądku. Czekajcie, bo ja się już pogubiłem. Odsłonię całą mapę, dobra. Odsłonię całą mapę. Aha. Okej, okay. Ale nie słyniło Super Secret Roomu. Wracamy tu. Idziemy w tą stronę i zdonatujemy sobie całą kasę, bo i tak jakby nie patrzeć, no z tą kasą już nic nie zrobimy. Nic już z tą kasą nie zrobimy. Black Candle, świetnie. Płacamy wszystko jak leci. Potem zostawiamy w rejczek jakiegoś żebraczka, znajdziemy czy coś tam. Zawsze będziemy mogli go jeszcze nakarmić. Dobra, idziemy niżej. Idziemy niżej, bierzemy kostkę na reroll. Idziemy. Utero. Mam 3 serca. Jest tu skrzynki. Powiem szczerze, że naprawdę zauważyłem, że... Jedno serce poszło całe, mam już tylko 2. Zauważyłem, że to wszystko robi się coraz cięższe. Gra tak jakby próbowała nam dotrzymać tempa, jeżeli chodzi o rozgrywkę. Myślę, żeby nie było za łatwo, wiecie co chodzi. To dobrze, nie wiem. Nie wiem ile mam serc, to jest też słabe. O, jest też słabiuszkie. Brak widoku serc to jest... To jest słabizna. Ale ten damage nam naprawdę teraz ładnie podskoczył. Nie ma tragedii. Dajemy sobie radę putero, więc myślę, że nie ma tragedii naprawdę. Co? Luck up. Może być zaraz niebezpiecznie. O, dobra, udało się. Na szczęście się udało. Wow, to było niebezpieczne. To było niebezpieczne. Ja mam, że tego Dice Sharda to trzymam. Właśnie po to, żeby sobie zrerolować w razie czego przedmiot w treasure room. Ja wiem, że tu nie będzie już treasure roomu przecież. Zapomniałem, że tu już nie ma treasure roomów. No ale liczę na przykład, nie wiem, w Sacrifice Roomie czy gdzieś, że może coś jednak wydropi. No bo przecież też nie ma. O, na przykład to. Spun. Czy nam to jest potrzebne? No, raczej nie. No i git. Kontrolowana łza. Będę żałował, prawda? Oj, już żałuję. Chociaż nie, ej. Może to nie być głupie. Może, ale nie musi. Bardzo wolna jest łza.
to nie jest głupie. To na pewno nam to nie ułatwi. Myślę, że ja nie potrafię w ogóle sterować tutaj niczym, a co dopiero... Dopiero tak. Będzie to cięższe. Ale ciekawsze do oglądania. No i wiem już, co to jest. Dobra. Dobra, teleportuję ci do pokoju skarbów, ale tu nie ma pokoju skarbów. Dobra, spoko. I can see forever. Użyj swojego sojusznika, zniknie po zmianie piętra. Dopada łzy w obecnym pokoju. No ciekawe. Bookworma sobie mogę w sumie włożyć. Nie wiem, staje bookworm. Jako sam w sobie, o co mi chodzi. Jaki ma set. Dobra. To będzie ciekawe ogólnie, jeżeli chodzi o bossa. Bo wiecie, no jakby nie patrzeć, ciężko będzie nakierowywać tą łzę i w jednej chwili też uciekać. Musi być teraz boss. Loki. Tak jak no tutaj, to wiadomo, że no nie musimy się narażać w ogóle, nie? To jest fajne. To jest fajne, ale reszta może być ciężka. Reszta może być ciężka. Przejdźmy po tych pokojach, bo gdzieś tu musi być secret room. No właśnie. Gdzie on był? Tu jest. Strzał i rewelacji, ale jest. Gdybym wiedział, ile mam cholercia żyćka. Wlaz do sacrifice roomu. No dobra, tu nie powinni mnie ruszyć. Tu mnie nie było, to ciężkie. Jedno zdrówko, dobra. I czerwone serduszko nam leczy. No teraz jestem pewny, że mogę tam wejść. Zresztą miałem tam pewnie jakieś... Co mi wyzerwało Devil Rooma? Dziwne. Dziwne. To w sumie, no, tylko tyle, że monetki złapaliśmy. Czarne serce teraz się rozpadnie. Sami sobie nie pluję w brodę, że tego nie wziąłem. Dobra, idźmy niżej, idźmy niżej. Zobaczmy, jak będzie się ta kontrolowana uzna w sumie sprawować. Ej, no z życiem to my tak źle nie stoimy. Jak będzie gorzej. Dobra, wejdźmy sobie tu. O, jedno serduszko. I wyskoczymy sobie The Stars. Właśnie, na takich przeciwników na przykład już jest gorzej, bo sterujemy i musimy uciekać. A tyle dobrze, że mamy familiary. Dobra. Nie ma tragedii. Teleportuje się sklepu, odsłania całą mapę, ujemy w ten typ pokoi. Fajno. Wiemy, że tam jest secret room. No, wiesz ty co?
Co my tu mamy? Karty. Bomby, siła. Teleportujcie do sklepu, ale tu nie ma sklepu. O nie, ty możesz tutaj wejść? Ej! Oszustwo! Oszustwo! Wchodzenie w tekstury. Dobra. Palimy sobie bombkę tu. To sekretka. Grid. Gapiego mi było dać, ale nie, oczywiście, po co? Po co mi gapi? Nie nadążam. Ja nie nadążam. Lucky Rock. Na rozwalanie kamieni. No łami szczęka, co mi daje? Szansa na strzał zębymi łzami. No to już tam nic nie daje w tej chwili. To już tam nic nie daje. To może być Lucky Rock. Mąż w dupkę węża. No i chyba... Nie, jeszcze jest Devil Room. Za pół serca. Dobra. Żyję. Żyję i mam się dobrze. 2, 4, 6 pokoi. No w teorii powinno nam starczyć. Sprawdźmy sobie to. Nie, to daje tylko latanie. Chciałem, że może da nam jeszcze serduszko jakieś, ale nie. Jedno. Dobra. Żyjemy, żyjemy, żyjemy. O, świetny. Gratshira. Kurwa, było klucza szkoda. Quarter, o! Equator. No i teraz jesteś... Masz problem, no, Shiro. Masz, Shiro, problem i to mocny. Remote, to nie. Taki, dobra, naładował się. O nie, 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 nie. Dobra. Tu może być. Tu może być. Nie było nigdzie. Wszystko zwiedziliśmy. Nie ma Devil Room. Lipa. Lost Baby Demon Man. Sporo rzeczorków. No trudno. Five Nuts at Mom. Odblokowaliśmy super specjalny kamyk. Dobra, to znamy, to znamy. No właśnie. No właśnie. Dobra, no to na Itaku mamy serduszko. Szkoda, że ten Devil Room się nie pokazał. Ale przynajmniej serce zrobiliśmy, bo naprawdę tym przedmiotami, które mieliśmy, byłoby ciężko. Byłoby naprawdę ciężko dalej przejść, bo... No, była lipa. Była lipa, jeżeli chodzi o przedmioty. Moi drodzy, myślę, że następne gry... Następne gry. To nam Eden. Eden i Kane. Jeżeli chodzi o przynajmniej serce do zrobienia. Powiedzcie mi, co muszę zrobić, żeby mi się odblokowały całkowicie te przejście, będzie typu The Chest. I tym podobne. Co ja muszę mieć, żeby to sobie odblokować? Napiszcie mi, a co najwyżej będziemy sobie robić potem grid mode. Bo innego sensu nie widzę. Dobra. Trzymajcie się, pamiętajcie, subskrypcja, jak w komentarzach. Zanim filmu, grał do was Shiro. No i co? Widzimy się w następnych odcinkach. Z The Binding of Isaac. Trzymajcie się. Hej, hej.